życie swe. Cześć, witajcie moi widzowie i górnicy. Kłania się wam dyżurny Baksik. Dziś obiecany materiał o zmianach u mnie w kopaniu, oczywiście nowego coina na procesorach, bo wcześniej, tak jak wiecie, na moich procesorach, tam Intelach, jak i też Ryzenach, kopałem sobie i proponowałem wszystkim kopać Monero. Udało mi się, moi drodzy, wydobyć tego Monero prawie 2 sztuki. No, łącznie mi to dało, moi drodzy, o, tutaj po zsumowaniu, to jest cała wartość, czyli 1,97,01,50,88 plus 0,00274,114, czyli to sumę po prawej wypłaconą plus jeszcze na saldzie to, co wisi do wypłaty, dodałem to, więc łącznie mi to dało, moi drodzy, 1,97,28,92,02. To jest cała wartość, które wykopały mi moje wszystkie procesory, w tym oczywiście Ryzeny 3, które posiadam, i jeszcze do tego pracowały mi też wszystkie Intele, tutaj procesory, tutaj przede wszystkim Celerony i 2 takie procesory Pentiumy G, które tam mogły trochę więcej ukopać, nazwijmy to w dużym takim zapasem w cudzysłowie. I moi drodzy, ile mi to dało wartościowo? Wartościowo wychodzi mi po dzisiejszym kursie dnia, tą wartość prowadziłem tutaj do takiego kalkulatora, wychodzi mi 541 zł. Ukopały mi te procesory przez ten w sumie ponad 3 miesiące czasu, można tak spokojnie policzyć. Bo tyle czasu pracowały one od pierwszego, kiedy zacząłem, prawda, kopania na Ryzenie, tym, prawda, piątce 2600. To było gdzieś w lutym, któregoś lutego tam wtedy zamontowałem. Czyli liczmy pełne 3 miesiące, wyszło mi 541 zł zarobku. W tej chwili mam na portfelu 3 sztuki Monero, bo jedną sztukę wcześniej mi ukopały, moi drodzy, jak najbardziej moje karty graficzne, kiedy jeszcze oczywiście były czasy, kiedy można było spokojnie, prawda, kopać sobie to Monero na kartach graficznych, a teraz te 2 sztuki, można spokojnie powiedzieć, ukopały mi procesory. Więc czas nadszedł na zmiany. I co zdecydowałem, na jakie zmiany? Zdecydowałem się na kopanie oczywiście Loki. Jest to coin, który wcześniej mogliśmy też kopać sobie na kartach graficznych jeszcze w zeszłego roku, ale po zmianach przeszedł też na algorytm Random X i w tej chwili oczywiście tylko możemy to kopać na dobrych klasy procesorach. O co chodzi z tym Loki? Loki to jest taki coin, który tworzy narzędzia do prywatności, które umożliwiają niewykrywalne, bezpieczne transakcje i anonimową komunikację. Mają jakieś tutaj swoją formę opisową. Link do strony Loki oczywiście jest pod materiałem. Warto sobie tutaj poczytać ich strukturę, jakie mają, prawda, plany i do czego to wszystko służy. Nie będę się nad tym rozwodził, bo nie w tym tutaj cel jest tego materiału, więc warto sobie to przeczytać, przeanalizować, dowiedzieć się, jakie oni tutaj mają strategie. Ale my skupimy się, dlaczego, prawda, będziemy kopali Loki. No, dla nas Loki chodzi o dochodowość. W tej chwili na tym Loki, moi drodzy, wejdziemy sobie na giełdę, na CoinMarketCap, bazując tu. Mamy dobowy przychód dolar, przepraszam, 1,72%, nie dolar, tylko 1,72%, a mamy jego wartość 0,369,798 dolara. W tej chwili jego jedna sztuka Loki tyle kosztuje. Moi drodzy, jak się kształtuje tutaj wykres? No, tak jak widzicie, no, Loki miało tutaj swoje czasy jakichś takich wzrostów, no, potem było jakieś załamanie rynku tutaj.
marzec, można powiedzieć, i później znowu zaczęła być tendencja, teraz widzicie, bardzo fajnie do góry, bo teraz właśnie już w maju przynajmniej wychodzi, że dość ładnie Loki nam podniosło swoje walory cenowe. Gdzie możemy to Loki ewentualnie później, moi drodzy, jak ukopiemy, wymienić? Możemy to wymienić na tutaj w sumie trzech giełdach, na KuCoin, na TradeOrge i Binance TX. W tej chwili no, ja akurat na KuCoin mam jakieś tam konto założone, bo nawet sam nie wiedziałem, patrzyłem sobie, sprawdziłem i gdzieś wcześniej się rejestrowałem. To jest giełda akurat KuCoin i możemy to wymienić do Loki, do BTC, ewentualnie do ETH. Na BTC jest większy wolumen, na ETH oczywiście jest mniejszy wolumen. Więc to jak sobie nakopię tutaj dopiero dość dużo, to wtedy dopiero będę się zastanawiał nad tą wymianą, jak dobry będzie akurat czas rynku. No bo w tej chwili ten czas rynku, tak jak widzicie, no troszeczkę nam się pogorszył, a dobre tutaj były momenty wcześniej, że można było, moi drodzy, coś więcej sobie uzbierać i po wymianie mieć więcej na swoich portfelach BTC czy Ethereum. Zależy na co byśmy chcieli to wymienić. Najlepsza górka była 8 maja 2020 roku, a taka kolejna mniejsza była 14, wyszczał Loki, prawda, cenowy. Więc pewnie za niedługo znowu będzie powtórka jakaś i znowu będą jakieś tendencje bardziej zarobkowe. Na razie nie martwię się tym, kiedy będzie ta górka. Przede wszystkim muszę mieć co wymienić, czyli to jest moja tutaj idea i dewiza. Moi drodzy, ja ustawiłem swoje tutaj pracujące kopareczki, w tym przypadku procesory w tych koparkach, na poolu Hero Miners Loki. Ustawiłem je jako razem z innymi górnikami do kopania. Mamy tutaj moc sieci 27,38 megahesza na sekundę. I teraz, moi drodzy, na poolu hash rate mamy 14,25 megahesza na sekundę. Teraz zobaczymy, jak u mnie się kształtuje moc moich tutaj procesorów. W tej chwili mam 28 ponad odczytu na poolu, ponad wyżej 28 kiloheszy na sekundę. Udało mi się ukopać od 11 maja, bo 11 maja gdzieś tak w godzinach popołudniowych dopiero, tak 13-14 wystartowałem tutaj. I moi drodzy, no już ukopałem ponad 19 Loki sztuk, czyli 19,5 Lokiego. To daje nam wartość 7,24 dolara. Ukopały mi moje już procesory i Celerony wraz oczywiście z trzema Ryzenami, które tu pracują cały czas. No, jakiś przychód już nam się tu przedstawia. Nie pracuję jeszcze całego 7 dni tygodnia, więc jeszcze mamy troszkę zapasu, żeby zobaczyć, ile będzie po pierwszym tygodniu. Tu mamy taki kalkulator, pool nam wylicza średni i oczywiście bazując na obecnym poziomie trudności, ile wychodzi mi na dobę, ile wychodzi mi na cały tydzień i ile mi wychodzi oczywiście na miesiąc ukopania. Tu mamy w kwocie dolarowej, tu mamy oczywiście w kwocie ilości sztuk coinów, ile nam się uda ukopać. No i tu jest potem według jednego, prawda, średniego diffu, potem jednego dnia, potem 7 dni i 30 dni, czyli całego miesiąca diffu. Czyli wychodzi mi tak średnio 1,95 dolara na miesiąc, powyżej 56 w tej chwili, ale to mówię, że to są takie zmienne liczby, to trudno mi tutaj cokolwiek bazować, bo za chwilę nagle się pojawia, że mam ponad 200 tych sztuk Loki, możliwość ukupania w tym 70 parę ponad dolarów na miesiąc, a za kilka minut znowu się zmienia na mniejszą wartość, więc ja nie patrzę na razie na te wartości, bo one są na razie bardzo, bardzo dziwne i rozbieżne. Dopóki muszę pokopać miesiąc, żeby dopiero mieć jakiś swój punkt obiektywny, oczywiście dochodowości. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć na bazie tych w sumie 5 dni, ile mi się udało ukopać. Czyli 19,5 Lokiego mam ukopane, czyli 19,56,45 możemy sobie wprowadzić tutaj do tego kalkulatora, tylko piszemy sobie najpierw Coina Loki,
Tak. I teraz sobie wprowadzimy 19. Tam mieliśmy, moi drodzy, już sobie szybciutko zerkamy. 56,45. Przecinek 56,45. To nam daje w tej chwili powyżej 30 zł za te 5 dni kopania. Procesory mi ukopały przez ten czas powyżej 30 zł brutto. Wiadomo, trzeba odliczyć koszty prądu. Oczywiście patrząc na to, dopiero wtedy wyjdziemy rachunkiem. Ja na razie, no trudno mi powiedzieć, ile to wyjdzie na cały miesiąc, ale już to próbowałem to analizować na różne sposoby, bazując tych średnich, które kalkulator nam tu podaje ze strony Hero Miners, oczywiście pula. Więc przyjąłem taki najbardziej, no, najgorszy z wyników scenariusz. No to przyjąłem, że ukopię mi tutaj tak 180, prawda, tych sztuk Loki na miesiąc. To, moi drodzy, wychodzi mi wtedy, że tak mamy, zaraz sobie możemy to szybko spróbować policzyć. Mamy, że 180 sztuk ukopię nam, prawda, pól, na pulu tym moje procesory. No to wychodzi gdzieś 281 zł na dzień dzisiejszy, po dzisiejszym kursie oczywiście Loki. I jaki będzie kurs Loki na koniec mojego cyklu miesiąca, tego nie wiem. Może być jeszcze lepszy, może być jeszcze gorszy. Oczywiście uśrednijmy to, że to jest 280 zł. I teraz patrząc na to z punktu widzenia teraz, ile ja potrzebuję prądu, żeby ukopały mi te moje procesory. Mając tutaj potencjał procesorów, moi drodzy widzowie, także mamy tak, 3 Ryzeny, które cały czas pracują, i teraz jak mogę policzyć, ile one zużywają prądu? No prosty od razu wynik możemy sami sobie wyliczyć. 65 W mają pobór prądu w trybie pracy, pełnego obciążenia. Ja zawyżę do 70 W, że one zużywają, oczywiście na godzinę. Więc tutaj szybko możemy sobie to policzyć, czyli 70 W, tutaj, tak jak widzicie, to mamy 210, bo 3 procesory. 3 procesory razy 200, razy 70, to nam daje 210 W. I plus 350. Skąd wziąłem teraz 350? 350 wziąłem oczywiście prostego Celerona. Celeron G3900, bo są inne, różne wersje były, 3900, 30, 20, 3800, no, wiadomo, wszystkie te same, prawda, są struktury, budowy, mają zużycie prądu 51 W przy pełnym obciążeniu. Czyli zaokrąglimy tutaj do 50, bo tam podnieśliśmy o 5, tutaj obniżymy sobie o to jedno, wyjdziemy na to samo, czyli mamy 50. I mam 7 takich procesorów Celeronów, no to mam 350 W. Proste, 7 razy 50, mamy 350. Czyli wyszło mi 350 plus 210, to jest 560 W na godzinę, oczywiście zużywają mi moje koparki przez kopanie tego Loki. Czyli teraz, jak wyszło mi dalej wielkości, czyli 0,56, czyli te 560, czyli to jest 0,56 kW, mnożone razy 24 godziny, to nam daje 13,44 kWh zużytych oczywiście na dobę. Teraz te 13,44 mnożymy razy 30 dni, czyli 30 dni to jest 403 oczywiście kWh zużyte w ciągu całego miesiąca, że te procesory moje wszystkie w koparkach będą kopały. I teraz te 403,2 mnożymy razy 40 groszy za kilowatogodzinę, czyli wychodzi nam 161,28. 403 razy 0,4, 161,28. Zaokrąglimy 165 zł. Było już do kwoty takiej równej, żebyśmy tutaj tam plus minus 165 zł. Czyli tu, patrząc, 180 Loki mi ukopią moje wszystkie, prawda, procesory. Czyli wychodzi tak, 280 tutaj zł, zaokrąglimy na równy rachunek. Odjąć 100, w tym przypadku mieliśmy 165 zł.
czyli zrobimy sobie teraz od nowa 280 minus 106,5. Mamy 115 zł zarobku na czysto z kopania Loki przy obecnych kursach. Nie wiem, jakie będą za ten miesiąc, kiedy będę chciał to zrobić rozliczenie. Nie muszę tego Loki oczywiście za ten miesiąc sprzedawać. Mogę go dalej sobie trzymać i czekać na naprawdę super wyszczał Loki cenowy. I wtedy oczywiście zrobię dopiero wtedy jakąś tam wymianę na giełdzie, żeby sobie wtedy jeszcze lepiej więcej zarobić. Ale chciałem dla Was tutaj, dla materiału pokazać Wam, że na tym Loki w tej chwili wychodzimy lepiej niż na Monero. Bo na Monero, owszem, tam zarobiłem, bo ukopały mi te procesory prawie 2 sztuki tego Monero, co dało mi wartość, tak jak widzieliście, zaraz to sobie wprowadzimy od nowa. Monero. O. I teraz było to nie taka wartość, 19, tylko 1,9 i tu sobie przepiszemy, tu jest to 972 i teraz mamy tak 89,202. To wyszło mi, że 540, tak jak widzicie, 5 zł w tej chwili po obecnym kursie na rynkach w ogóle giełdowych. To mamy 545 zł za 3 miesiące kopania. Zawsze coś, prawda? Zużycie prądu na bieżąco było, ale na widzę, patrząc tutaj do wartości zysków, zarobków Loki, widzę, że na Loki wyjdę dużo, ale to odczuwalnie dużo lepiej, kopiąc tymi procesorami, oczywiście dodatkowo, oprócz to, że karty graficzne również mi pracują i kopią. Więc wyszczał, prawda, kopania Loki jest bardziej dochodowy na obecną chwilę. Nie wiem, jak to będzie długo, jak będzie oczywiście dalej się kształtowała tutaj tendencja chętnych do kopania Loki. Im więcej będzie pewnie osób kopało, tym większy będzie poziom trudności i mniejsza dochodowość dla nas wszystkich. No ale okej, okay, no puli mamy do wyboru, do koloru, bo tutaj możemy sobie wybrać, zobaczcie, do kopania Loki, no mamy w tej chwili takich znaczących 23 pule na światowych tutaj akurat możliwości kopania na całym świecie, więc no główny jest Hero Miners, potem jest Hash Vault, Mine to Get, Miner Rock i jeszcze wiele, wiele, prawda, tutaj innych puli, które widzicie, są pokazane. Różne mają tutaj fee pobierane, różne, prawda, ilości górników kopiących na tych oczywiście pulach. No i tak jak widzicie, hash rate jest no, też oczywiście różny na tych pulach pokazywany. Poziom trudności no, był mniejszy wcześniej. Teraz, tak jak widzicie, troszeczkę nam się oczywiście on podniósł tutaj, ten poziom trudności. No, pomalutku chyba górnicy zaczęli się interesować tym akurat coinem do kopania, więc dlatego no w tej chwili akurat no ja sobie pozwoliłem zacząć też jego tutaj eksperymentować na swoich koparkach i ile się uda mi ukopać, to oczywiście będę miał potem na portfelu. Na stronie Loki, zapomniałem Wam dodać, jest tutaj wallet do pobrania. Mamy pod Windowsa, klikamy sobie, tylko ja zmienię na język angielski, bo powiem Wam, że po polsku to są jakieś tutaj potem problemy, żeby cokolwiek wybrać. O, tak jest najlepiej po angielsku. I klikamy sobie na Windows i musimy ściągnąć sobie taką wersję właśnie Loki Electron Wallet 1.4.2. Ten wallet jest najnowszy i na nim się właśnie pracuje i potem musimy mieć tam, będziemy mieli swój portfel. Musimy sobie utworzyć go, wszystko po kolei wykonać, wszystkie czynności, które się wyświetlają tam po uruchomieniu tego walleta i oczywiście wprowadzić tam swoje jakieś zabezpieczenia, tak żeby ten wallet był dla Was spokojny i bezpieczny, a tam potem będzie Wasz adres wtedy utworzony przez ten wallet. No jest on dosyć długi, tak jak prawda w Monero, więc
tutaj, moi drodzy, trzeba ten przepisać sobie i wprowadzić to do Hive'a. Do Hive'a sobie wprowadzamy do portfeli, dodajemy go tutaj w nazwie, wpisujemy sobie, szukamy Loki, bo tu jest w Hive'ie oczywiście, o jest Loki, podajemy adres i nazwę, portfel Loki sobie wprowadzamy i już mamy gotowy, utworzony portfel, no bo żebyśmy zaczęli kopać, musimy ten oczywiście tutaj nowy portfel dopisać do HiveOS-a. Ja to anuluję i teraz tak, gotowce, no to na przykład dodajemy sobie do tych jakichś tam kopania coinów, co kopiemy, no niech będzie do Ravencoina na przykład, możemy sobie dodać, mamy tam, kopiemy Ravencoina i dodatkowo dodajemy sobie drugą monetę Loki, portfel Loki podajemy tutaj, skąd mamy go, tak, i teraz tu pulę konfigurujemy sobie. Tu mam, ja zacząłem pracę na Hero Miners, wy możecie sobie wybrać inny tam jak macie ochotę, tak jak widzicie, no w Hive'ie jest kilka tych najważniejszych puli, gdzie możemy pracować i kopać tego Loki na naszych procesorach. Kwestia oczywiście waszego własnego wyboru, polecam Hero Miners, ale możemy spróbować na każdym również innym pracę i kopania. Klikamy na ten Hero Miners i tu klikamy skonfiguruj pool. I tutaj, moi drodzy, wybieramy sobie Germany Low End. Jeśli mamy procesory jakieś typu Celerony, jakieś tam Pentiumy, zawsze wybieramy Low End Germany. Jeśli mamy Ryzeny, wybieramy Germany Modern CPU, czyli średniej mocy procesory. Na tych ustawieniach mamy lepszy hash rate, lepsze możliwości do tych procesorów Ryzenów, bo Ryzen no to oczywiście jest inna bajka, nie to co oczywiście Pentium, tam jakiś Celeron. Dlatego tu wtedy do Ryzenów ustawiamy sobie model, opcję, a do oczywiście Inteli wszystko ustawiamy low, żebyśmy mieli na tym niższym poziomie trudności te procesory, żeby mogły jakoś sobie coś tam kopać. Przy Ryzenach ustawiamy średni poziom trudności. To sobie tutaj zaznaczamy. I potem klikamy zastosuj. Ja to anuluję, bo już mam to zrobione, więc to nie będę konfigurować. I wybieramy minera XMRigNeV. I tutaj wystarczy tylko zaznaczyć, możemy zerknąć. Ma być CPU aktywne włączone, tak jak tu reszta. Wszystko zostawiamy, jak się skonfigurowało, pojawiło. Nic nie zmieniamy. I oczywiście zastosuj zmianę. Ja to anuluję. Po tym opis jakiegoś tam nazwy tego oczywiście gotowca. I już mamy gotowiec zrobiony, przygotowany do kopania naszego Loki na naszym oczywiście tam procesorze w kopareczce. I teraz, tak jak ja tutaj widzicie, moje kopareczki kopią różne inne coiny, tak jak tutaj mamy wyszczególnione, ale procesory kopią mi Loki. Tutaj jedna koparka nie kopie wcale, bo akurat no, coś tam z procesorem bardzo sobie nie dawał rady, za bardzo przeciążony. Pozostałe inne, prawda, mają kopanie. To są dwa Atminery, no to dwa Atminery no niestety nie będą kopały żadnego, tutaj nie mają procesora, to nie będą kopały żadnego Loki, więc jedynie tylko koparki GPU mogą nam kopać dodatkowo na procesorze Loki. Ile to wyjdzie dochodowości dla mnie po miesiącu? Będzie materiał pewnie podsumowujący, ile mi się uda ukopać przez ten miesiąc, będę prezentował wam tutaj, moi drodzy, na kanale. Wszystko przed nami. Na razie za 5 dni ukopałem 19,564 Lokiego, ponad 7 dolarów, pomału, ale do przodu. Wiadomo, procesory, no jest inna ich struktura budowy, inna możliwości kopania. Wy jak będziecie mieli jakieś Intele, no to będą u was na pewno śladowe ilości zysków, no bo niestety Intel no raczej do najmocniejszych w kopaniu nie należy, więc moi drodzy, tutaj na ten temat, no to jak najbardziej oczywiście, to już wiele tutaj było dyskusji, że no procesory Intela no, na dzień dzisiejszy, no to ktoś to buduje, no to trzeba troszeczkę mocno się zastanowić, czy w ogóle jest sens budować koparkę z procesorami Intela. Polecam zawsze każdego, nawet Ryzena 3 czy Ryzena 5 1600 AF-a. Nie musimy kupować tutaj, moi drodzy, tak jak tutaj pokazuję, Ryzena 3600.
No bo oczywiście no ten procesor, no zobaczcie jak cena poszła do góry, no jak jeszcze w sumie przed tym czasem epidemii, która nas tutaj dotarła do Polski, jak i też do całej Europy, no to te procesory kształtowały się poniżej 800 zł, kosztowały od 750 do 800 zł. W tej chwili najtańszy kosztuje 859 zł. Powiem szczerze, że kosmiczne pieniądze. Ja w tej chwili dalej oczywiście będę promował i tylko polecał budowę koparek na Ryzenach, ale już pomału odradzam kupowanie Ryzenów 3600 ze względu na zbyt wysoką cenę. No jak budujemy koparkę, to lepiej już szukając oszczędności, kupmy Ryzena, oczywiście moi drodzy, 1600 AF-a. No, kosztuje w granicach 470 do 400... Nie, przepraszam, co ja mówię, 500 coś w tej chwili, tak, 500 coś kosztuje, bo tak kosztował wcześniej. W tej chwili kosztuje powyżej 500 zł, czyli mamy 300 w kieszeni. Też ładnie pracuje, ładnie kopie, no jest jakiś tam fajny potencjał. No, oczywiście 10 razy lepiej kopie od oczywiście każdego Celerona. No to nawet bez dwóch zdań nie porównujmy takiego Celerona do jakiegokolwiek Ryzena. Ale też możliwe, że niedługo będę budował koparkę na Ryzenie trójce. Jest taki nowy wyszedł model Ryzen trójka. I moi drodzy, zobaczymy czy tutaj w ogóle mi się uda pokazać wam. Zaraz sprawdzimy. Tylko muszę sobie zaznaczyć AMD. I teraz weźmiemy sobie kup teraz. Dobrze. I mamy AMD Ryzen 3. I tutaj właśnie te procesory są sporo tańsze. A też niezłe mają możliwości i naprawdę fajnie się przedstawiają ich walory, prawda, w kopaniu. O, to jest w tej chwili następny nasz hit. Ryzen 3 1200 AF kosztuje 250 zł, a już daje niezły potencjał do miningu. Będę chciał zbudować taką koparkę, pokazać testy, jak to się oczywiście ma, co do czego. Jest na architekturze 12-nanometrowej. Mamy oczywiście 4 rdzenie i 4 wątki. No wiadomo, to nie klasa tego Ryzena 1600 czy Ryzena 3600, no ale no mamy ile pieniążków mniej, no 250, czy tutaj, no tak, 250, a 860, no to jest chyba różnica, więc dlatego można zaoszczędzić, ale też oczywiście rozsądnie coś sobie tam dalej działać i kopać na tych naszych procesorach w koparkach. Dlatego to jest takie minimum socjalne AMD Ryzen czy trójeczka 1200 AF do każdego komputera, nawet jakiegoś prostego, normalnego, z jakimś mniejszym zasobem finansowym, jak i do koparki takiej najuboższej, to założyć płytę i założyć ten procesor Ryzen 1200 AF, no to jest oczywiście mega fajny już potencjał w kopaniu w naszych kopareczkach. Tu nie potrzeba jakiegoś wielkiego systemu chłodzenia, nie musimy kupować tych droższych chłodzeń, tych Spartan Pro, prawda, bo wystarczą nam tutaj boksowe chłodzenie i on spokojnie będzie schłodzony, bo ten procesor no już takich temperatur maksymalnych nie będzie musiał obciążenia, prawda, mieć. Więc dlatego te procesory będą następnymi procesorami do kopania w miningu, ale tak jak mówię, no, na razie bazujemy na tych 1600 AF-ach, piątkach Ryzenach i na Ryzenach piątkach 3600. No, te są super procesory do kopania, ale tak jak mówię, na bieżąco technologia przychodzi nowa, możliwości nowe i ktoś, kto chce, oczywiście inwestuje tak wedle własnego uznania. Intel, tak jak widzicie, no to oczywiście te procesory są dużo słabsze, no tańsze są cenowo, ale jakbym miał kupować i oczywiście budować koparkę i kupować na Intelu, nawet jakimś tu używanym Celeronie za 100 zł, i który no po prostu on robi śmiech tylko i wyłącznie, prawda, jak on tam pracuje i kopie, no to nawet bez dwóch zdań i od razu bym kupił tego najprostszego Ryzena trójkę 1200 AF-a, no dokładając do w sumie 150 zł, no ale to jest przynajmniej jakaś przyszłość, można na tym coś pokopać. Okej, okay. Czyli reasumując, kopanie Loki, nowa przyszłość, nowe możliwości, może i lepsze dochody, wszystko przed nami. Oczywiście będę tutaj wam przedstawiał materiały na ten temat.
Dochodowość, tak jak widzicie, ciągle na kalkulatorze się rotacyjnie zmienia. Ja tutaj, zobaczcie, mam cały czas wypłaty, mi przychodzą. O, tutaj mam historię, przepraszam. Tu jest historia wypłat, cały czas mi przychodzą już na portfel. Tak jak widzicie, poniżej 0,5 cały czas mam wysyłane wypłaty na portfel. Są oczywiście na bieżąco przesyłane. Jak się już tylko uzbiera 0,5, poniżej tego już jest wysyłane. Potem sobie można to wymienić na tej giełdzie KuCoin, albo oczywiście tutaj na innych jeszcze tych TradeOrg lub Binance Dex. No ja tutaj zobaczymy, albo na TradeOrg ewentualnie spróbuję wymienić, no albo tutaj na tej KuCoin do BTC zrobić sobie wymianę, jak już na kopę na tyle. O, tak jak tutaj, trzeba pobrać sobie wersję do Windowsa portfela od Loki i zainstalować na swoim tam jakimś komputerku, żebyście mieli ten portfel i na bieżąco go, prawda, monitorowali, i wprowadzamy adres portfela do naszego, prawda, HiveOS-a i ustawiamy tak, jak pokazałem wam gotowiec. Tutaj w poprzednim materiale, moi drodzy, mówiliśmy o Uniminable, o możliwości, prawda, nowego portfela tam Atomic Wallet i stake'owaniu. No widziałem, że są komentarze nowe i byliście zainteresowani. I ktoś tam poprosił mnie w komentarzu, że dlaczego nie zrobiłem tak zwanego tutorial do odnośnie, moi drodzy, jak ustawić to w minerze, czyli no Phoenix w przypadku minerze, jak ustawić do kopania tam trona, do kopania tutaj tego atoma, żeby sobie kopareczkę ustawić i żeby dała ona nam możliwości już kopania. Zrobiłem coś takiego właśnie dla was, ustawienia do minera Phoenixa, do HiveOS-a, do kopania. Mamy do trona pierwsze, czyli to musimy sobie całą sekwencję oczywiście wprowadzić do tego gotowca tam, tutaj moi drodzy, w HiveOS-ie. Ja wam tu pokażę i sobie robimy taki gotowiec, tutaj klikniemy. I tutaj weźmiemy sobie na przykład, czy ja tu mam trona? Mam tu trona, ok. No i sobie tutaj mamy, tak, tron, potem jest portfel, prawda, trona, potem jest ustaw minerze, bo tutaj trona tylko możemy ustawić w minerze. Phoenix Miner ustawiamy, czyli tu musimy go znaleźć w rozszerzeniach, tak jak widzicie, szukamy, jest Phoenix Miner, ustawiamy dla kart AMD i dla kart Nvidia, jak najbardziej. I teraz wchodzimy, ustaw parametry minera, tu klikamy. I tu musimy całą tą sekwencję, tak jak widzicie, przerzucić sobie. Pod materiałem są te całe instruktaże tej sekwencji i tylko zmienić sobie, moi drodzy, oczywiście, tak jak tutaj wam pokazuję, musicie sobie wprowadzić swój adres portfela Trona i tutaj jest ważne, że TRX dużymi literami, dwukropek, wasz tutaj bez żadnej spacji, wasz adres portfela, później kropeczka i później nazwa jakiejś tej koparki, na przykład RX570 Celeron. Możecie wpisać tam GTX, na przykład jakąś tam koparkę macie, 1070, czy 1060, czy jakąś inną. Tak, jakąś, czy możecie napisać jakąś nazwę własnego tam konta farmy. Wedle uznania, jak piszecie, tak będzie to wam pokazywało się później, oczywiście na poolu, bo to chodzi, że o, to będzie potem wam się pokazywało. Zobaczcie, RX570 Celeron, tak się nazywa worker, a tutaj na przykład mam Ryzena 570 i procesor Ryzena. Więc o to tylko w tym cała właśnie ta informacja chodzi, żeby to wprowadzić. No i przecinek i tutaj PS, dwukropek, X. Do Zilliqui jest identycznie, początek jest taki sam, tylko wprowadzamy zamiast TRX, wprowadzamy ZIL i adres ZIL-a trzeba wpisać, czyli podać go z Binance'a albo z Atomic Wallet, bo tam też mamy na Atomic Wallet, mamy tego Zilliqui. I nazwę, i reszta tak samo zostaje również. To samo dotyczy się Kosmosu. Kosmos, żebyśmy mogli kopać go tam, oczywiście na tym Uniminable, to oczywiście tutaj mamy pool, tak samo, to początek jest
identyczny tego wszystkiego w minerze do konfigurowania, a potem mamy po wallecie dwukropek i piszemy słowo atom drukowanymi dużymi literami i potem dwukropek bez żadnej spacji adres naszego atoma, czyli tego coina kosmosu. Z Atomic Wallet pobieramy sobie go, tam musimy skopiować i tutaj wprowadzamy nazwę tej naszej koparki i tak samo przecinek PSW dwukropek X. Później jeszcze możemy też kopać oczywiście Tezos. To jest coin tutaj dostępny również na tym oczywiście poolu, bo sobie wejdziemy tutaj. Mamy Kosmos, mamy moi drodzy tutaj, zaraz znajdę wam Tron, proszę bardzo. I teraz dalej szukamy Tezosa. Jest Tezos, tu pokażę wam. Tu jest Zilliqua Zil. A jeszcze jest też taki ciekawy coin. Nie wiem, czy tutaj oni mają go. Ontology, ale chyba nie widziałem tego. Bo ten właśnie na Atomic Wallet Ontology można też sobie zastejkować. Ale go widzę, że nie mają go na tym poolu. Więc widocznie gdzieś gdzie indziej by trzeba było szukać, czy coś takiego istnieje, ale no okej. Okay. Możemy jeszcze tylko wehaj, bo też jest tam dostajkowane, ale on nie ma tak aż wielkiego tam zysku, więc wydaje mi się, że zostaniemy przy tym Tezosie. Najbardziej ważny jest Tron, który fajnie się stajkuje i moi drodzy, oczywiście no ten Atom, czyli Kosmos Coin. Czyli skrót jest Atom, a nazwa coina jest Kosmos. To te możemy tutaj stake'ować sobie i tutaj możemy tu kopać na tym poolu oczywiście Uniminable. I wtedy sobie to właśnie musimy wprowadzić tutaj do tego tu minera, czyli pool, dwukropek i tutaj całą sekwencję górną, a tu potem zmieniamy tylko XTZ z drukowanymi i twój adres portfela, kropka, nazwa jakaś tam tej koparki, no i to resztę tak jak widzicie przepisać. I są całe instruktaże, całe sekwencje pod materiałem, czyli wystarczy tylko sobie to przekopiować, wprowadzić swoje adresy od danego coina, którego chcecie tam oczywiście sobie kopać, i wprowadzacie to, tak jak pokazałem wam, do swojego tutaj Phoenixa w konfiguracji. Także od razu wprowadzacie to i żeby to było w ten sposób. Wszystkie spacje, wszystko ważne są, żeby było poprawnie. I potem do, na przykład jak chcecie kopać jakimś procesorem, no to możecie wrzucić Loki, możecie wrzucić Monero. Kto jak oczywiście uważa, według własnego uznania, tak ustawiacie. No i zastosuj i macie gotowca całego już w HiveOS-ie skonfigurowanego do kopania oczywiście danego coina, którego tam chcecie sobie, prawda, działać i kopać na waszych kopareczkach na tym poolu Uniminable i ewentualnie Loki lub Monero wedle uznania. Więc moi drodzy, jak najbardziej są, prawda, możliwości nowe. Ja w tej chwili właśnie mówię, cały ten miesiąc będę bazował i pracował i kopał sobie Lokiego. Jak wyjdę na tym, to się okaże. I jak będzie to dochodowe, będę wam tutaj pokazywał. Na obecną chwilę jestem bardzo pozytywnie zadowolony. Ile się udało kopać, to oczywiście będę na plusie. Widzę, że Loki jest na razie bardziej dochodowe niż Monero, bo jak na 5 dni ponad 7 dolarów udało mi się ukopać po dzisiejszym kursie, a wychodzi mi tak pomiędzy 1,5 a do 2 dolarów na dobę, że mi kopią moje procesory, no to nie jest źle, bo naprawdę dość fajny zarobek to. Karty moje tak w jednej koparce w sumie zarabiają, a tutaj przy mniejszym zużyciu prądu mam jeszcze większy dochód. Więc kopanie procesorem, jak ktoś mówi, że się nie opłaca, no to po prostu chyba nie zna zasad matematyki i nie umie liczyć pod żadnym względem. No jeśli ktoś ma Celerona, no to owszem, to wtedy trochę już mniej jest ta widoczna dochodowość, ale jak mamy Ryzena, no to oczywiście to jest proste, wyniki same się narzucają i widzimy je, że możemy spokojnie na nich zarabiać sobie tutaj na tych Ryzenach kopiąc. Więc Monero oczywiście jest dochodowe, ale no przy obecnej sytuacji warto może przenieść się i pokopać sobie te Loki, żeby nam się ta dochodowość jeszcze bardziej odczuwalnie pojawiła i powiększyła. Bo wiadomo, każda złotówka, każdy dolar dla nas, no to jest już jakiś ten większy
zysk, bo jakby nie było, wpisujemy sobie ponownie Loki i wprowadzimy sobie, moi drodzy, to było tutaj za 5 dni 19,5 ponad Lokiego ukopane, czyli mamy powyżej 30 zł, czyli policzmy, no jak żeby było to 7 dni, to byśmy byli bardziej obiektywni, ale nie możemy na razie jeszcze tego policzyć, bo nie było 7 dni, więc policzmy nawet tutaj 191, że ukopie nam, prawda, przez ten miesiąc się tutaj tego Lokiego, czyli mamy 191 sztuk. No to wychodzi nam 297 zł po przeliczeniu. Ja mówię, nie wierzę w takiej wielkości, zróbmy, że to będzie 280 zł. To i tak, moi drodzy, z sumowania wychodzi nam, że jesteśmy 115 zł na czysto z kopania procesorami. No wiadomo, im więcej macie procesorów, tym lepsze są dla Was dochody. Jednym procesorem też się zarobi, ale będzie ten dochód troszeczkę mniejszy i mniej zauważalny. Przy większej ilości to jest tak zwany efekt skali, to wtedy wychodzą dużo lepsze dopiero zarobki. Jest zużycie prądu, ale też jest duże zyski, więc dlatego ja mówię, ktoś jak inwestuje, to niech inwestuje mądrze, ale przede wszystkim z efektem skali. Nie budować jedną tam koparkę i prawda, patrzeć na nią cały czas i huchać, dmuchać, kiedy ona zarobi. Budować lepiej trzy rozsądne, niezbyt jakieś kosztowne koparki, ale trzy to już nie jedna. Podzielić moc, ustawić tu czy tam i oczywiście mamy możliwość trzech zestawów, czyli mamy trzy procesory, trzy razy po sześć kart na przykład i mamy większy wachlarz możliwości. Na jednej no to jest tylko tak zwana pasja, hobby, bo na tym oczywiście jest ciężko coś zrobić, żeby coś uzyskać naprawdę mega dochodowego i zarabiać. Dlatego ja zawsze, prawda, jak ktoś dzwoni, czy pyta, czy oczywiście pisze do mnie maila i się zapytanie mnie informuje, czy kopanie no, na jednej koparce no, to jest dochodowe, to ja zawsze każdemu grzecznie chcę wytłumaczyć. To jest hobby, tylko i wyłącznie hobby, pasja, nauczenie się, oswojenie się z miningiem, zobaczyć od strony kuchni, jak to wygląda, żeby zarabiać. 3-5 koparek musimy posiadać. Wtedy dopiero mówimy o zarobkach. Bo poniżej tego to trudno mi mówić o jakichkolwiek zarobkach. To jest po prostu tak nikłe dochody, że naprawdę nieraz to nie wiem, czy aż warto tak bardzo prawda, kupować mega drogie koparki. No jedną jak kupimy koparkę na jakiś rozsądny kartach, które no, kosztują nas jakąś rozsądną kwotę. Nie są to karty najwyższej półki, tylko karty używane, które są sprawdzone, pewne i działające jeszcze ładnych parę lat. No to wtedy tak, można jeszcze się zainwestować, bo wtedy ta dochodowość jest zupełnie inna. Szybciej się ona zwróci, zamortyzuje. Ale oczywiście kupując na najnowszych technologiach bardzo drogie koparki, no to oczywiście opłacalność i zwrot trwa wieki, dosłownie wieki. Nawet na darmowym prądzie z panelami, no to oczywiście to są niesamowite długie oczywiście czas trwania, żeby to się zwróciło. Więc szukajmy sprzętu za rozsądne pieniądze, szukajmy sprzętu używanego, ewentualnie z możliwością wymiany, modernizacji, to co jest konieczne, a to co jest, prawda, karty zostawiamy, żeby były oczywiście dla nas dalej zarabiały, bo to jest ważne, żebyśmy na nich mogli jeszcze długo pokopać. Na platformę, zasilacz, czy tam jakieś oczywiście riserzy, to nie kosztuje bardzo drogo, zawsze możemy wymienić na coś lepszego, wydajniejszego, mocniejszego i bardziej dochodowego przyszłościowo. Wiadomo, raz zainwestowane pieniądze zaczną nam się zwracać już od pierwszego miesiąca, kiedy zacznie, prawda, tam koparka już w pełni pracować dla nas, na nasze konto. Ok, czyli tak jak widzicie, miesiąc maj jest miesiącem tutaj w sumie dla mnie nowego kopania, nowych coinów w ogóle na koparkach wszystkich, czyli no kopiemy na procesorach Loki, kopiemy, moi drodzy, na kartach graficznych Trona, kopiemy, przynajmniej ja tak u siebie widzę, kopię sobie tego Kosmos i oczywiście jeszcze kopię sobie tutaj, moi drodzy, Ravena na 1070. I oczywiście na 10.50 kopę sobie też tutaj Ravena, a ta kopię mi ETH, bo prawda, no bardziej tutaj ustawiłem ją, żeby połączyły sobie siły na akurat na Hashu. Więc
Reszta kopie mi BTC i Zcash'a, tam Antminery. Więc jest tutaj potencjał, podzieliłem tą moc, zobaczymy jaki wyjdzie z tego profit. Mam nadzieję, że będę zadowolony, żeby to oczywiście było jakoś tam przyszłościowo dochodowe. Dobrze moi drodzy, na kanale był tutaj poprzedni materiał, tam o portfelu właśnie w tym Atomic Wallet. Mam nadzieję, że było to ciekawe dla Was, bo widzę, że troszkę już oglądalności jest. Super, dziękuję Wam za komentarze, za kolejne subskrypcje, które się pojawiły. Bardzo się cieszę, bardzo jestem za to wdzięczny i czekam oczywiście na następne komentarze, na następne subskrypcje, na następne lajki od Was. Jak najbardziej jestem do Waszej dyspozycji, żebyście, jak macie jakieś problemy, pytania, jakieś informacje, coś już nie wiecie, nie wie, jak tam co skonfigurować, zrobić z Waszymi koparkami, albo myślicie o zakupie nowej, jak zawsze, już może się ciągle powtarzam w tych materiałach, ale oczywiście służę Wam wiedzą, pomocą, doświadczeniem i informacją. Zawsze tutaj są materiały przekazywane szczere, prawdziwe, nie jakieś tam wymyślone, wyimagowane wielkości, tylko na żywo, tak jak to jest prawdziwe, bezpośrednie dane z naszych maszyn, jakie sobie tutaj tworzymy, budujemy, testujemy. Więc tu oczywiście jak najbardziej zapraszam Was do oglądania, śledzenia tego kanału, bo myślę, że warto pewne wiedzy sobie pozyskać. To Was nic nie kosztuje, a możecie sporo ciekawych wiedzy sobie dla siebie przyswoić, myślą o tym miningu, co dalej, jak będziecie, prawda, chcieli sobie zainwestować, bo wiadomo, Wasze pieniążki są najważniejsze, żebyście ich mądrze inwestowali, a nie tracili w jakieś tam niepotrzebne zabawki, które oczywiście później się Wam znudzą albo nie będą przynosiły Wam szybko jakiegoś dochodu, tylko będziecie się zastanawiali, jak długo jeszcze macie czekać na zwrot całej inwestycji. Więc zapraszam do subskrypcji, zapraszam do oglądania materiałów na bieżąco. Ciągle coś nowego, jak najbardziej będę starał się tutaj Wam prezentować, żebyście mogli sobie spokojnie tutaj rozwijać się wraz ze mną na tym kanale. Jak ktoś potrzebuje tej pomocy, zapraszam do kontaktu na maila foxbaksik40@gmail.com. Zawsze proponuję, napiszcie do siebie jakiś telefon kontaktowy w tej wiadomości. Będzie mi szybciej się skontaktować, bo ja nie mówię, nie zawsze mam czas na bieżące, szybkie odpisywanie Wam. A telefonicznie zawsze znajdę chwilę, żeby zadzwonić, nawet składając, robiąc jakąś koparkę, więc oczywiście wtedy mogę włączyć na głośno mówiący i sobie spokojnie z kimś tam rozmawiać o różnych tych potrzebach jego, a tak to ja muszę, prawda, odrywać się, pisać, to no to zajmować czas, no wiadomo, że każdego chcę obsłużyć, każdemu chcę być uczynny i, prawda, służyć wiedzą i pomocą, ale tak jak mówię, no więcej wtedy zajmuje mnie to czasu i znowu ja zalegam jakimiś pracami montażowymi, żeby zbudować koparki jakieś, przygotować dla kogoś, więc oczywiście proponuję najlepiej zostawiać do siebie jakieś namiary telefoniczne, to spokojnie będziemy mogli o wielu, wielu rzeczach porozmawiać. Więc nie przedłużając tego materiału, moi drodzy widzowie, mam nadzieję, że było dość ciekawy materiał. Na sam koniec pozdrawiam Was, moi drodzy widzowie górnicy, bardzo serdecznie. Niech moc hashrate'u będzie z Wami i jak zawsze zapraszam do kolejnych materiałów będących znowu na kanale już niebawem. Trzymajcie się, na razie, hej hej!